Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja właśnie próbuję wypić kawę. Tak teraz wyglądają nasze poranki. Po jedzonku, po siku jest walka nie wiem o co. I tak to śmiesznie wygląda, bo czasami jedna leży, czasami druga leży, ale generalnie dwie są. Ta mała pirania, to co chwilę muszę... Patrzcie, jak już Matyldę tak rozjuszy, to się kładzie. O Boże, Mati. To się kładzie i udaje bitną. Przegraną. Poddaje się. Mati mówi, wstawaj, nie oszukuj, bo się obrócę, to i tak mnie uchlasz w dupsko. Ale jest normalnie pirania. Już mi tyle dziur w szlafroku narobiła. Matyś, nie krzycz tak, dobra? Szczekasz i to denerwuje cię to małe. O, o Boże, Mati. Hej, 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 dziewczyna, nie krzycz tak. Koko, co to ciotka się drze na ciebie? Koko się już zmęczyła chwilowo. Matusiu, ale piranie nie ma siły. Zobacz, jaki ma język. No, Maty się dopiero rozkręca. Zobaczcie, jak szczeka. I weźcie człowieku kawę wypija, tak w locie pije teraz. Mati ją łapą patła i spierdziela. Mati normalnie za miesiąc zobaczycie, będzie fit z 5 kg mniej. O, jakie skoki. Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, twarzą w twarz. Niestety nie sama. Chwile popadały, poza tym, że to małe zażarło wieszak, rozprawiło się z miotłą i szufelką i w ogóle zrobiło tutaj taką demolkę i patrzcie, jak już Maty już poszła sobie się położyć, odpocząć, bo Maty to ledwo żyje, a to już tu, w kuchni, rządzi, razem ze mną, o, widzicie? Tak trzeba uważać, no i okazało się, że niestety przy niej nie umyjesz podłogi, bo jak odkurzacza się nie boi, jest jej obojętny. Tak z mopem walczy na śmierć i życie, słuchajcie. Po prostu unicestwić, zabić, zagryźć. I to nieważne jak mam tego ze spryskiwaczem, wiecie, tego takiego szybkiego, to mi go w ogóle ściągła z tego kija, zabrała, poleciała. Jak wziąłem normalną Babu Jagę, to tak targała, że myślałam, że wszystkie sznurki powyrywa, także... Z mopem na napięku. A ja teraz muszę ogarnąć jakieś śniadanie dla siebie. Bo dzisiaj mam wolne, ale mam muszę wejść pół do drugiej, bo chciałam iść na paznokcie, bo już mam takie obrzydliwe te ręce. A wynalazłam sobie dziewczynę wioskę dalej. Nigdy jeszcze u niej nie byłam, ale z tego co wiem, to od lat robi. I czemu ja wcześniej do niej nie poszłam? Po prostu jakoś tak zapomniałam, nie pomyślałam. No i zaraz zobaczymy, co będziemy jeść, bo tak szczerze powiedziawszy, to niewiele mamy. Znaczy, niewiele mamy, no mamy. Tylko skończyły mi się bułki. Zaraz pójdę tam, ogarnę, zobaczę, co i jak. Także powiem wam, że wszystko kijowo, bo pytacie, czy mała widziała się już z alpakami. Nie, słuchajcie, odkąd przyjechała, leje, wieje, jest taka dupiata pogoda. Alpaki nie wychodzą, są zamknięte. A no ja tą socjalizację muszę mam tylko jedną szansę, wiecie, nie mam tych szans więcej, więc nie mogę jej tam wpuścić do alpak, żeby wszystkie na nią naskoczyły, stratowały ją i w ogóle. Tylko to musi być w mądry i przemyślany sposób, bo to zaprocentuje na później. Więc na razie czekamy. A po drugie, to ona na razie by jeszcze musi tutaj ogarnąć dobrze tereny. Ma co robić dziewczyna, chociaż powiem wam, że tak jej idzie, że ho, 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 nie traci czasu. Już się nauczyła pić wodę z bidetu, także tak. Nie można już samemu pójść do łazienki, bo ona leci, będzie piła. Także uczy się szybko dziewczyna. Pięknie siada, pięknie daje łapę, także... Powiem wam szczerze, jeszcze piękniej wali tą łapą, gryzie, jak ją taki szwungiel weźmie, taki prawdziwy, to trzeba spierdzielać.
Ma takie igiełki, że łopanie Chryste, jak kot. A propos kotów, muszę za koty wypuścić, tylko nie wiem, jak ja to zrobię przy tym tajfunie. Dobra, idę patrzeć, co mam do jedzenia. I robimy śniadanie, ale gorsze, że nie wyciągłam sobie nic na obiad i muszę wymyśleć jakiś obiad, słuchajcie. Taki jaki, nijaki. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tu zrobić dzisiaj na ten obiad. Sobie to tam bez problemu, bo ugotowałam sobie ziemniaki, trochę jakiegoś kalafiora czy brokuła i zjadłabym to z tym skyrem wysokoproteinowym, bo on naprawdę jest dobry. Ale muszę coś dzieciakom wymyślić, tym bardziej, że tu córka już rozłożona. I to takie, no wiecie, no nie wiem, coś wymyślimy. Zaraz coś pomyślę, popatrzę po szafkach. Może się coś wynajdzie. A co tam? A tu już widzę, że tu już nie masz siły. Zresztą Koko też ma jęczor niezły, ale jeszcze pirania wytrwała. Jeszcze chociaż łapą zahaczy. Może już dość, co? Dziewczyny, Koko, dość. Matusiu, dość już. Tak, i action od nowa. I heja. Ale dzisiaj dziewczyna nie budziła w 6:30. O 7:00 już zeszłam, bo obudziłam się w 6:30. Słyszę ciszę. No to leżę. I o 7:00 zeszłam, no to już siedziała, czekała, ale nie wyła. Nie wyła, nie szczekała, cichutko była. To jest mój sznurek od spodenek, który, znaczy był moim sznurkiem do spodenek, bo już. Dobra. Ojej, jakie wyskoty. W górze. Dywan zwinięty. Mati, jaki normalnie fit calzesonik z ciebie, Mati. Dobra, już koniec. Koniec. O, jaki lew groźny. Matuś, chce się bawić. Chce, o, dziewczyna. Ale Mati, nie musisz tak dziabać. Nie musisz tak czekać, no. Hej, stop! No co ty? Przecież pogłuchniemy tu wszyscy. No, na mnie jest tu. To jest wszystko twoja wina, boś to przyniosła. Koko macie w pędzlu, że tak powiem. Już mi klapki zajumały. Słyszycie, jaka cisza. Wszystko popadało. Jedyne, co słychać, to ten wiatr na zewnątrz. Mi się przypomniało, w połowie wyciągania zmywarki, więc zostawiałam wszystko. I bierzemy. Niedługo trzeba będzie zamówić kolejne. Czekajcie, jeszcze jakaś łyżka. Jezu, dziewczyny, ja nie wiem, czy to u was też, czy tylko u mnie. Wieje, tak leje. Normalnie taka pogoda, że no jakaś masakra. No nawet na dwór wyjść, tak żeby się ten pies wysikał, to jest jakaś tragedia. I tak ma być do piątku. U mnie pokazuje, że cały czas wichry, że od godziny niby 11 ma przestać padać, ale ma mocno wiać. I to ma wiać, słuchajcie, do 19, ale tak naprawdę to dmucha, odkąd wstałam.
No tylko słuchać, jak wyje przez te wentylatory, wywieczniki. No już, starczy. Nienawidzę takiej pogody. Nienawidzę, czy jak się wtedy tak źle czuję. Wasze zdrowie. Mam truskawek dość już na cały przyszły sezon. Jak zmęczę ten kolagen, a przyjdzie sezon na truskawki, mówię wam, nawet nie spróbuję. To są chyba jedne z moich najmniej ulubionych owoców w ogóle. I tak pierwsze 2-3 dni to jeszcze spoko, bo coś innego. Ale już potem to, powiem wam szczerze, normalnie aż mam ciary. Gęsią skórę. Dobra, wyciągam dalej moją zmywareczkę. Zaraz postaram się odkurzyć i przelecieć podłogi, dopóki to wszystko śpi. Bo mówię, z moich obserwacji wynika tak, że umycie podłogi z kokulą graniczy z cudem. No chyba, że jej się coś zmieni, ale ten mop jest dla niej na razie wyjątkowo atrakcyjny. Chociaż tak szczerze powiedziawszy, to wszystko jest dla niej atrakcyjne. Jest taki bushman, że... Ale najlepiej dzisiaj, słuchajcie, jem śniadanie. No i Maty oczywiście stał w swoim miejscu koło mnie. No i tak odruchowo miałam końcówkę chlebka i dałam Maty. No i Mati oczywiście nie po cichu, tylko mówię, a ta przyleciała, patrzy tak, powąchała jej pysk, siadła i siedzi. No to ja jem dalej, słuchajcie, głupa palę, że nie wiem, o co chodzi, Matylda też. No to położyła się, ale wróciła, zrobiła okrążenie wkoło stołu i położyła się za mną, za plecami, tak jakby chciała powiedzieć, dobra. Drugi raz mnie w konia nie zrobicie. Taka jest kumata dziewczyna, naprawdę kumata. Widać, że tak wie, o co chodzi i w ogóle. Także dzisiaj nam się udało koko w ciula zrobić, ale podejrzewam, że im dalej w las, tym będzie trudniej. Odważona karma. Proszę. No jedz. Zobaczcie, z reguły szczeniaki jedzą tak szybko i w ogóle zobaczcie, jak ona je. Ona, o, to jest właśnie tak, bierze sobie jednego chrupka i tu idzie go pogryźć i zaraz po niego wróci i tak jej trochę schodzi przy jedzeniu. W ogóle ja przygotowałam dla niej miski, te takie, wiecie, przeciw szybkiemu spowalniające, no bo mi słowa brakło. A ona po prostu wcale szybko nie ma z tym najmniejszego problemu, więc też się nie zapowietrzę. No, o tak. Potrafię też na leżąco jeść. Ciężkie zajęcie, nie? Takie jedzenie. Pies ma prawo się zmęczyć. Dobre. Takie pyszne, co? O Jezu. Także trochę to trwa. To nie jest takie, wiecie. O, jak chrupie, chyba dobre. Dobra. Idę gotować dalej, bo mi się czas kurczy, a jej tu troszkę zejdzie. Nie wiem, co mi się nagrało, bo mi się kamera wyłączyła. Nie wiem, czy wam pokazywałam tutaj, jak się psie dziecku zepsuło. No, zobaczcie. Nie ma kontaktu z bazą. W ogóle. Tak się wylatałam, tak się wysumiałam. Nie ma kontaktu z bazą. Ty wiesz, gdzie się położyć przy kuchni, co?
przy kuchni. Kuma, ta dziewczyna, jesteś, ale mówię, Matylda poszła też sobie odpocząć, śpi w przedpokoju. Ale powiem wam, że Matylda jest zarąbiście kumata, bo jak już czuje, że ma dość, to się zabiera i idzie. Ale jak ma ochotę na głupki, to też wcale małej dłużna nie pozostaje. Oj, nie, nie, nie. Także tak się fajnie dogadują, bawią się, jak szaleją, to mówię wam, tajfun przechodzi przez chatę. Normalny w świecie tajfun. Czekajcie, ziemniaki sobie trochę posłuchaj. Drodzy Państwo, bieda ze solą. Nic, mam jeszcze tą grubą. Muszę sobie napisać na kartce, że trzeba kupić sól. No i nie ma jak sprawdzić. O, tu coś mi usnęło przy szafce. Czekaj, maleństwo. Ja sprawdzę, tylko czy nie mamy jeszcze sól. Nie, mamy. No, no, sobie tu nie zabieraj z tej szafy. Sól trzeba kupić. Bo soli nie ma. Jeszcze czas na szybką kawkę i za chwilę muszę wyskoczyć na godzinę. Więc dzieci zostaną z dziećmi. Dziecko zostanie z dziećmi. Ale zobaczcie. Jest po prostu i ten bzuchol, taki golutki, cieplutki. I te fafle takie upadające, uboś. No. Moje niecenne psisko, to taka moja wojowniczka mała. Wojowniczka malutka. Ale... Zobaczcie tu zza winkla, kto się czai. Tośka nie spuszcza z niej wzroku. Po prostu ją obserwuje cały czas. Zapamiętała sobie Tosia, że się uchylała. Normalnie. A Maty śpi w przedpokoju. Jak zabita, także jest taka naprawdę absolutna cisza. Słychać tylko ekspres, więc ja sobie zrobię kawę. Ciągle to jakaś historyczna chwila się zaczyna dziać. Co to się, próbujesz rozszyfrować wroga, tak? Jak nie możesz z nim wygrać, to do niego dołącz. Możesz się napić wody, proszę bardzo. Mały nie reaguje. Wcale w ogóle. To ty na tą wodę się czaiłaś, a masz swoją wodę na parapecie. No ale czyjaś lepsza, nie? Koko faktycznie odcięło do zera. Udało się, co? Udało się, ogonie. Same przeszkody teraz. Jedną minęła, zaraz musi drugą minąć. I cały czas na nią zagląda. No, chyba zobaczyła, że nie jest groźna. To można sobie teraz popatrzeć. A Koko jak się zaraz obudzi, jak ją uchla. Boże, jak wieje, wiecie co, aż strach w ogóle z domu wychodzić. Matko, aż tymi drzewami tak rusza. Masakra. Dobra, robię szybko kilka łyków kawy. Zaraz się zbieram. Tak, zobaczcie, jest. O, faflątko sirusa. Faflątko sirusa. Ale wąsiska to masz niezłe dziewczyno. I ta nuzia. O, giloty mam. Giloty mam, matko. Odejdź.
Nie ma siły nóg utrzymać. Opadły. Ale zobaczcie, jaki ona ma ogon długi. Taki naprawdę długa kita. Dobra, bo ja bym mogła na nią patrzeć godzinami, a zaraz się spóźnię tam, gdzie mam iść. Nastąpił podział. Cioteczka dostała coś pysznego i maleństwo też, tylko maleństwo inne pyszne. Taki dobre, co? O kurczaki. Prawdziwy przysmak. Normalnie można sobie zęby pościerać na tej twardej marchewce, ale mówię wam, jaka normalnie taka pirania tak gryzie, że o Jezu. Wiecie co? Przyjechałam już jakiś czas temu, no ale oczywiście jak zwykle masz masę rzeczy do zrobienia. Zrobiłam sobie paznokcie. I takie szpony długie, jakoś tak nie widziałam tego, jak robiłam. No jak mi robiła, to mi się wydawało, że takie normalne, ale jak wyszłam, już mówię, uchu, będzie problem. Także następnym razem to ja muszę o połowę skrócić, bo ja no nie umiem, mało wygodnie mi w takich paznokciach. Diabeł mały pad, chwilowo. Ale powiem wam szczerze, że ja mam te buty takie z futrem, buty te zimowe. Jezu, jak ona zobaczyła te futro, to dostała szału. No mało mi nie urwała tego futra. To taki morderca butów, normalnie mówię wam. No ale teraz padła, zmęczyła się, także ja już też muszę tu się rozejrzeć, co jak, z czym, do czego i co muszę jeszcze zrobić. I powiem wam szczerze, że chciałam zrobić trening, ale nie wiem, czy mi się uda, bo jeszcze muszę samochód od mechanika odebrać. A już jest dość późno i fizycznie nie wiem, czy mi czasu starczy. Normalnie szok, w trampkach. A potrzebuję 40 minut, no chyba, że mi się później uda najpierw zrobić dla was film, a potem trening. No zobaczymy, jakoś to rozwiążemy. Dzisiaj nawet chrapała, normalnie chrapała. Kupiłam dzisiaj w Biedronce pierogi z jagodami. Ja ogólnie nie jem takich rzeczy i nawet nie bardzo lubię pierogi na słodko, wręcz w ogóle nie lubię. Ale tak stanęłam przy tych pierogach i taka mi ochota naszła, mówię, Boże, wieki nie jadłam, a jeszcze ten. No i zobaczymy, zrobię to tak z masełkiem na słodko. Sama se zjem rzeczy, a co tam, zaszalejmy. Także takie szaleństwo. Normalnie jestem zmęczona. Normalnie jestem zmęczona, mówię wam. Dobra, idę ogarniać to, co mi jeszcze zostało, a przyjdę do was jeszcze na chwilę tutaj pożegnać się z wami. Także do zobaczenia za chwilę. Ten widok to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, ona śpi w misce z wodą. Już nie śpisz. No wodołaz prawdziwy. Dziecko, nie śpi się na misce z wodą. No co ty? Zwiałam na chwilę na górę, żeby zmontować dla was film. Moi drodzy, w dniu dzisiejszym ode mnie dla was to już wszystko. Pięknie wam dziękuję za masę cudownych komentarzy, za to, że przeżywacie razem ze mną, z nami ten cudowny okres. Kot miauczy. No. Ja wam powiem, że to tak. Tak to tutaj jest. Na 5 minut nie usiądziesz, bo zawsze coś. No ale cóż, tak to wolę takie coś niż coś innego. Dlatego jeszcze raz pięknie wam dziękuję za to, że uczestniczycie razem ze mną w tym cudownym okresie. Bądźcie z nami dalej, zostawiajcie łapki, komentarze. Pięknie wam dziękuję za to, że jesteście.